Na program zaprasza Bonimet, producent gastrobonisanu, łagodzącego stany zapalne przewodu pokarmowego. Państwu kolejne pytanie, które do nas wpłynęło. Od lipca tego roku mam stwierdzony refluks żołądkowo-przewodkowy z nadżerkami. Od 2 tygodni przyjmuję Norpazę 40, lecz objawy takie jak odbijanie czy problemy z trawieniem nasiliły się. Czy zioła pomogą? No, ja się wcale nie dziwię, że się nasiliły, dlatego że leki z grupy blokerów pompy protonowej powodują, iż trawienie jest gorsze. One hamują wydzielanie żołądkowe, a przez to powodują, iż trawienie w organizmie jest gorsze, zwłaszcza trawienie białek. Jak się źle białka strawią w żołądku, a tam jest pierwszy etap trawienia, no to niestety będą objawy wzdęć, bólu brzucha, dyskomfortu w janie brzusznej. To się niestety zdarza. Dlatego ja rzadko stosuję właśnie te leki z grupy blokerów pompy protonowej, które hamują wydzielanie żołądkowe. Raczej zalecam pacjentom preparaty ziołowe. Preparaty ziołowe, które działają przeciwzapalnie. Jeżeli ktoś ma nasilony proces chorobowy, to wtedy stosuje zioła o działaniu przeciwzapalnym tylko i wyłącznie na początku. Czyli korzeń lukrecji, korzeń prawoślazu, babka lancetowata, kwiat nagietka, kwiat rumianku. Zresztą recepturę produktu, który najczęściej stosuje, macie Państwo na ekranie. I to jest taki preparat, który działa przeciwzapalnie, taka gaśnica. Ten proces zapalny się musi wygasić, wyciszyć. Gdy już widzimy po tygodniu czy 10 dniach, że pacjent ma poprawę, wtedy dołączamy do niego preparaty poprawiające trawienie. Dlaczego trzeba to dołączyć? Dlatego, że preparaty poprawiające trawienie ziołowe także pobudzają perystaltykę, czyli przesuwanie się treści żołądkowej, treści pokarmowej przez nasz przewód pokarmowy. O co chodzi w refluksie? Refluks to jest cofanie się treści z żołądka do przełyku i wszystkie z tym związane objawy, te, o których tutaj słuchacz czy słuchaczka, bo płci niestety nie znam, napisał. I żeby ten pasaż był prawidłowy, czyli z góry do dołu, a nie z dołu do góry, należy stosować preparaty, które trawienie poprawiają. I teraz zastosowanie do naparu z tych ziół, które wspomniałem poprzednio, dodaje krople o recepturze, którą Państwu tutaj widzicie, tam są jest troszkę inny skład. Jest bożedrzewko, jest dziurawiec, jest mięta, jest krwawnik, jest mniszek, czyli zioła raczej trawienne. Łączę to z tymi ziołami przeciwzapalnymi, a później, gdy pacjent już czuje się bardzo dobrze, odstawiam przeciwzapalne, a zostawiam tylko te krople, czy też kapsułki o takim składzie. To powoduje, iż pacjenci czują się bardzo dobrze i dość szybko wracają do zdrowia. Regulacja pracy przewodu pokarmowego trwa około miesiąca i ten czas wystarcza do tego, żeby ten pacjent wrócił do pełnej sprawności. Oczywiście, gdy to zaostrzenie następuje jakieś, można zawsze do tych ziółek sobie wrócić, ale raczej wtedy zachęcam do stosowania preparatów poprawiających trawienie. W miarę jak pacjent się będzie lepiej czuł, nawet zmniejszam dawkowania, potem stosuję tylko incydentalnie. Ten sposób jest bardzo dobry i ten sposób jest przeze mnie wypraktykowany od wielu, wielu lat. Czasami dołączam też do tego zestawu preparaty z mumio. To jest taka czarna substancja, która jest stosowana w medycynie od 5000 lat oraz preparaty na bazie kitu pszczelego propolisu. To też świetnie się sprawdza w przypadku tego typu zaburzeń jak refluks żołądkowo-przełykowy. Sponsorem programu był Bonimet, producent gastrobonisanu, łagodzącego stany zapalne przewodu pokarmowego.